ładnie złapałaś wody dzisiaj. Ja jestem w ogóle... Zaczynam być zbędna. Obawiam się. My mamy fajną pogodę i dzisiaj po prostu sobie jedziemy. Niczego nie wymagamy. Oprócz tego, żeby Terenia siedziała prosto. Bo Terenia wiele rzeczy mogłaby zrobić sama tak naprawdę na koni. Wiesz, czujesz, jakby było siodło tak fajnie dobrane, a mamy takie siodło, no możemy je pożyczać. I trzeba by było zorganizować, bo tak, jest wiele osób niepełnosprawnych takich, którzy jeżdżą, wiesz, są pozbawieni nóg i w ogóle, i rąk, i jeżdżą. I myślę sobie, że można by, no wiesz, w terenie trzeba ustabilizować na koniu, nie? Bo to jest główny jej problem. Mhm. Ona była stabilna i potrafiła jechać bez asekuracji, bez tempem, prawda? Takim i świadomie zakręcać tym koniem i tak dalej. Tylko trzeba terenie ustabilizować, nic więcej. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Wiesz co, bo tak, ja wiele takich osób też obserwuję i też takich ośrodków różnych, jeździeckich, nawet nie terapeutycznych, którzy, gdzie należą do nich właśnie osoby też niepełnosprawne i te konie tam przede wszystkim są niesamowicie przygotowane, nie? Bo to są konie, no właśnie jest taka dziewczyna, która nie ma rąk i nie ma nóg i jeździ, trzyma wodzę w buzi, a ten koń robi, zmienia nogi co dwa takty i tak dalej. W ogóle ja nie wiem, jak oni go nauczyli tego, nie mam pojęcia, bo to są już na master tylko balansem ciała. Odrobinę, ona jest taka przypięta pasami, właśnie jest tak na tyle stabilna, usiądna, jest takimi ustabilizowana takimi pasami, nie? Mamy taki grunt przygotowany trochę, no bo Terenia już od kilku miesięcy jeździ i ona już wie, jak tutaj się trzymać, ona już wie, no dużo rzeczy wie, prawda? No, trzeba by było paluszek pod wodą Terenia. Jest druga rozpłatka też? Jest. Okej, okay. No i super, patrzymy przed siebie, brudka w górę. Okej. Okay. No więc taki background już jest, no bo ona jest taka wzmocniona tutaj. Jest jednak, ona siada na tego konia, no to jest bez porównania to, co było na początku, a to, co jest teraz, nie? Zupełnie. W ogóle ona sobie siedzi, włos sobie trzyma. Tak, tak. Można by pójść krok dalej. Mamy tutaj w zastępstwie nową panią przewodnik, ale nie tak do końca nową, ponieważ już jeździłaś z Tereską. Dokładnie. Byłam w zastępstwie za panią Ale. Chwilowo. Kiedy to było? Pamiętasz? Myślę, że 2 miesiące temu. No to będziesz takim dobrym przykładem do tego, żeby no, ocenić na przykład to, jak Tereska jeździ. Czy widzisz jakieś zmiany? Postępy są znaczące, uważam. To też jak Tereska się zachowuje, ma większą pewność siebie, lepiej siedzi, znaczy tak, mam wrażenie, że pewniej i tak. To bardzo cenne informacje, dziękujemy, zbieramy właśnie tego typu informacje, a tutaj się coś dzieje. A tu nam się ciągle coś dzieje, zbieramy wodę, głaszczemy konia. To dzisiaj w okolicznościach takiej ładnej pogody. Tak. No dobra, no to w tych okolicznościach. Ogólnie kończymy ten odcinek. Ale chcemy się pochwalić, że właśnie po ostatnim odcinku wpłynęło już kilka fajnych wpłat do naszej akcji. I tym sposobem chcemy zaprosić do kontynuowania, do wspierania. Jeśli te filmiki się podobają i nasza akcja i nasz pomysł również, to prosimy o włączenie się do aktywizacji, do udostępniania oraz do wpłacania pieniążków. Także zapraszamy serdecznie do udostępniania i do wspierania naszej akcji. Bo bardzo tego potrzebujemy, a finał już niebawem. I do następnego odcinka. Do zobaczenia. Pa.